Siemano widzowie, witam was w pierwszym odcinku z gry Humankind. Spotykamy się po raz kolejny, ale nie jest to generalnie pierwszy odcinek, który mamy, z którym będziecie mieli do czynienia. Jest ten pierwszy sezon, zapraszam serdecznie. No i co? Przefarbowałem naszą postać, oczywiście włosy. A to jest inna postać, to nie jest Czechow, to jest... Antonio. A? To jest Antonio, widzowie. Dobra, no co, plan jest taki sam jak wcześniej. Uszy mi się zatkały przez to, że połknąłem ślinę, jak miałem zamknięte ten... W ogóle nic nie słyszę. Plan jest prosty, taki sam, wygrać giereczkę. Zasady takie same, tylko świat zmniejszyłem na mniejszy. Co za tym idzie, jest też mniej przeciwników, bo no nie ma miejsca na mapie. Uznałem, że tak będzie lepiej. Nie wiem, spróbujemy, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że za dużo było klikania w poprzednich rozgrywkach, także mam nadzieję, że przy świecie małym będzie tego klikania mniej. Tempo jest takie same, poziom trudności jest taki sam. No i myślę, że możemy przejść i rozpocząć tutaj rozgrywkę. Plemię nomadów. Mega mi się wkręciła i spodobała ta gierka, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że w końcu uda się ją wygrać, nie tak jak poprzednio. I zwyciężymy. Teraz już wiemy, co mamy robić w poprzednim sezonie. Niestety nie postawiłem za dużo punktów na technologię, a zdecydowanie tutaj technologia dominuje w tej tutaj rozgrywce, w tej gierce. Dobra, trochę się ładowało tutaj ta giereczka. Ale no nie będę wam pokazywał też całego tego intra i tak dalej. Jeżeli chcecie sobie, to zapraszam też na pierwszy sezon. Gdzieś pewnie może on będzie podlinkowany. Nie wiem do końca jak to zrobimy. Na pewno gdzieś w playlistach sobie znajdziecie. No i kontynuujemy sobie naszą przygodę. Właściwie zaczynamy naszą przygodę. Dla mnie jest to pewnego rodzaju kontynuacja. Spróbujemy przeżyć, spróbujemy przetrwać. Podobno mapa ma być mała. Kurde, wydaje się całkiem spore jak na małą mapę, mam wrażenie. Ale nie. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że będziemy się strasznie dusić na tej mapie. Tu już jest w ogóle jakaś cywilizacja. No co, biegniemy przed siebie, spróbujemy założyć posterunek. Musimy do tego... musimy mieć 5 punktów wpływu, żeby taki posterunek założyć. O! I musimy zbierać różne takie rzeczy. Które nam się pojawiają na mapie. A to już znikło, tak? O kurde, to niedobrze. A nie, jest nadal, to biegnij tam. No i co? Tutaj raczej w tej rozgrywce skupimy się najbardziej aspekcie... aspekcie, szczerze mówiąc, strategicznym, niżeli tak jak poprzednio, czyli czytaniem każdego wpisu, jaki nam się tutaj pojawił. No właśnie, na przykład tutaj mamy taki wpis, który pojawił się też w poprzednim sezonie, powiedzmy, no ale nie będę tego czytać, raczej będę wybierać którejś z tych opcji. No i jeżeli chcecie sobie, to w każdej chwili możecie zatrzymać, że jest to pierwsze podejście do giereczki. Zbieramy sobie wszystkie te punkty, one są bardzo istotne. A w ogóle za ile mogę? A nie możemy na razie w ogóle założyć posterunku. Przede wszystkim ten posterunek musiałby się stać miastem. No zbieramy co możemy zbierać. No i na początku to ten rozwój plemienia jest dość taki, że tak powiem, umolny trochę. Musimy zdobyć, chociaż nie, w sumie musimy tylko jedną gwiazdkę zdobyć. Muszę mieć 5 jednostek ludności, 10 nauki, albo 5 jednostek zwierząt musimy upolować. No szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ja bym polował w naukę, tak że chyba walić to jedzenie i wydaje mi się, że udam się moimi tutaj ziomkami przeszukiwać jakieś inne tereny w celu znalezienia właśnie po prostu tutaj jednostek nauki. A i swoją drogą dzisiaj jestem całkiem zmęczony, także jeżeli bym gadał jakieś głupoty, to ja sobie przejrzę ten odcinek, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Często te odcinki, w których jestem mega zmęczony, wychodzą, co ciekawe, bardzo dobrze. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale kurwa działa. O! I teraz możemy stworzyć wreszcie? Czy wreszcie? Nie możemy. Zabrakło mi... A, tu jest napisane. Zabrakło mi jeden, niestety. Jeden tutaj... tego czegoś, ja nie wiem jak to się... Nauki? Jeden nauki. Jeden punkt nauki. Jeden nauki brzmi jakoś głupio.
jeden punkt nauki niestety mi tutaj zabrak. No przy okazji możemy wziąć chyba to jedzenie. Kurde ty, oni już mają miasto, mój przeciwnik. Czemu jestem takim trodlodytą? Przy nich. 5 jednostek w Imperium też muszę mieć. O, a mogę stworzyć sobie jednostki za... Ty, to jak... Poczekaj. Bo mogę tworzyć jednostki za wpływy. A mi są potrzebne 5 jednostek, a mam obecnie 3. No to chyba jak zrobię... To tak będzie działać, czy niekoniecznie? A nie. Czyli po prostu moje Imperium musi posiadać jakby... odpowiednią ilość ludności, a nie moja armia. No dobra, no to co, biegnę przed siebie i szukamy dalej, no. Nie mam wyboru. Może jedzenie zbierzemy. A, bo jedzenie nam daje ludność chyba, tak? Też. No tak mniej więcej, prawie. Dobra, biegnijmy dalej. Kurczę, nie jest dobry początek niestety. Ja myślałem, że nam się uda bardzo szybko. Cud natury. O kurde. Według Bajkał. Według legendy wody jeziora pojawiły się w odpowiedzi na modlitwy ludzi po wielkim trzęsieniu ziemi, które spowiło pożar. Ciekawe bardzo. Zagubienie. Nowa armia. Wycofaj się. Szybkość ruchu. Nie no. Nowa armia. Oczywiście, że tak. Ci biegną tam do góry. Ci biegną na bok, no. Na bok, tu, w dół, w dół. Mhm. Pięknie. O, cofka. Gdzie mogli założyć tutaj? Miasto. Dziwnie się gra, jak nie ma muzyczki, mam wrażenie. Jest mega taka stypa trochę. Ale dobra, zaraz jak założymy miasto, to będzie się działo. Na razie, no, nie ma co za bardzo nawet dyskutować na jakikolwiek temat, bo... no, to wszystko tutaj się opiera o klikaniu prawego przycisku. Wbiliśmy gwiazdkę, a zatem rozumiem, że możemy przejść do nowej epoki. Wydaje mi się, że rozumiem to bardzo dobrze i kiedy kliknę spację i zakończę turę, taka nowa epoka się nam odpali. Tu idź się... Szkoda, że nie mogę tak sobie kolejki zaznaczać, albo przynajmniej nie wiem, jakim klawiszem to się niestety robi. Chyba, że tak. A nie, no nie wiem, jak to się robi. Tu wyślemy jedno plemię, a tutaj wyślemy tych ziomków do nauki, a ci sobie będą plądrować. O, no i super, nadrabiamy. No i myślę, że jak klikniemy spację, to wejdziemy w nową epokę, prawda? Czemu nie mogę wejść w nową epokę? Zebrano osobliwość. O, możemy. Epoka starożytna. Tutaj już widzę, wybrali różne kultury moi przeciwnicy, niestety, co oznacza, że jesteśmy bardzo w tyle. No i możemy wybrać na przykład Zawu, które mają, generalnie patrzę, szczerze mówiąc, wydaje mi się po jednostkach, a i tak, i po nauce przede wszystkim, tak, wydaje mi się, że nauka jest najważniejsza. No, wydaje mi się, że idziemy w tych Zawu. Fajne jednostki, będą szybko jechać, no i fajne tutaj, fajną naukę mają. Chociaż na samym początku wydaje mi się, ja wybieram cywilizację wikingów. Daje mi plus 10% do premii. Ale nie no, wydaje mi się, że weźmiemy to Zawu. Aczkolwiek to też jest ciekawe, bo to mi daje jakby wpływy. A wpływy też są super ważne. Wpływów na terytorium. No, ciężki wybór, szczerze mówiąc. Ale może dzisiaj i w ogóle tym sezonem, że tak powiem, pójdziemy w naukę. Ostatnio kompletnie to oleliśmy, więc wydaje mi się, że dobrze by było teraz to zrobić. Dobrze też by było założyć nowy posterunek. Wydaje mi się, że i jak najszybciej byśmy to zrobili, było super. Wyplądrujcie sobie ten azyl. A wy też możecie w sumie w teorii tutaj założyć na przykład posterunek. Nie jest taki chyba głupie. Załóż. No i generalnie wy łupcie. Wy. Z wami za bardzo nie ma co zrobić. Możecie biegać po Imperium i tam, nie wiem, szukać ludzi. Coś takiego.
Okej, i tutaj mamy jakiś event. Oczywiście nie chce mi się czytać tego eventu. Więc możemy dostać nauki na ludność dla miasto, możemy dostać żywności na miasto lub przemysłu. Wydaje mi się, że idziemy w naukę, tak jak powiedziałem. Spróbujemy teraz full pójść w naukę i zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Dobra, to najchętniej bym skipnął. Pyk, mamy to. Pojmujący ci Egipcjanie. No i wa o. Nienawidzę tego gościa. Dobra, czyli możemy się tutaj popoznawać. Czy my chcemy z kimś współpracować? To jest dobre pytanie. No, wydaje mi się, że z nimi chcemy współpracować, bo oni mają dużo tutaj prestiżu. Jesteśmy blacharą. Bliskość ideologiczna. No i super. No to myślę, że handel luksusowymi tymi zasobami. No i pięknie. Myślę, że generalnie tutaj w ogóle pójdziemy w sojusz z tymi najbliższymi krajami. Tak mi się wydaje, że warto jest teraz może zamiast w wojnę pójść w pokój. Aby wykonać te działania, muszę wypowiedzieć wojnę Imperium? To nie, 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 to nie chcę. Jestem tu pokojowy ziomo. Wy tutaj było coś do zebrania chyba, o ile się nie myliłem. I wy sobie wyplądrowaliście to? Wyplądrowaliście. No to co? I tak rura do przodu gdzieś. No i tutaj gdzieś bym założył kolejny posterunek. Mogę? Jak najbardziej widzę. Z wielką chęcią bym to zrobił w takim razie. Wy przeczekajcie sobie. I mamy w końcu badania. No i teraz warto by było się naprawdę zastanowić nad tym, co będziemy badać jako pierwsze. Wydaje mi się, że mamy sporo tutaj zasobów, które moglibyśmy chyba wydobywać, mając coś takiego jak kalendarz, co nam da tutaj dzielnicę rzemieślniczą. Będziemy mogli tutaj, wydaje mi się, pozyskiwać te rzeczy, które tutaj są. Aczkolwiek mogę się mylić. No niestety, człowiek jest mylnym, ale mam wrażenie, że chyba dobrze mówię. Że poszedłbym w ten kalendarz. I teraz tak, przede wszystkim. Bo ja jeszcze nie rozwinąłem tego w miasto It w is ogóle, not no just a tak. bunch of buildings. It is warmth, Przede wszystkim, protection, słuchajcie, and tak. praise the Tutaj gods, mogę sobie ustawić. electricity. Mogę sobie tutaj. Mogę? No, dotacja, polityka ekspercka. Mogę sobie ustawić, co jako pierwsze rozwijamy. Czy rozwijamy tutaj żywność, by ludność nam wzrastała, czy rozwijamy naukę, czy może przemysł? To jest bardzo istotne. I wydaje, szczerze mówiąc, wszystko to jest w sumie spoko, ale wydaje mi się, że kurwa, może ty. No na pewno złoto i fundusz na końcu, ale może by zrobić przemysł na drugim miejscu, a naukę na trzecim. Ciężko mi jest powiedzieć, szczerze mówiąc. Może zróbmy tak. Jedzenie, nauka, nie, jedzenie, przemysł, naukę na początku, przynajmniej tutaj w tym mieście. I brak trwającej budowy mamy, no i chętnie bym zrobił tą szkołę. Niech się niełuki uczą. Postawię ją w najmniej inwazyjnym miejscu, czyli. No niestety nie mamy aktualnie takiego miejsca, które by było bardzo mało i. Mało. My niestety. Co ja powiedziałem, że niestety nie mamy teraz miejsca, które by mało ingerowało w strukturę mapy, jeżeli chodzi o jej zasoby. Nie wiedziałem, sam do końca nie wiem, co powiedziałem, tak. Dobrze powiedziałem. Brzmiało mądrze, więc chyba jest ok. Dobra, i wy załóżcie sobie ten posterunek. Idźcie tutaj. A, nie mogę, bo muszę mieć 110 wpływów, niestety. To także, jak mówię, tak jak powiedziałem zresztą na samym początku, wpływy no są tutaj niestety bardzo istotne. Połączmy zatem tę armię. Spróbujmy tutaj może okraść ten azyl. To by też było mądre i ciekawe. Jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. No i tyle, chyba. A, jeszcze tutaj mam jakąś armię. No to idę do przodu. O, coś odkryłeś. Zbierz to. Plus 20 golda z box. No i to jest właściwie cała nasza mapa? Co ty gadasz? Malawa trochę. O. I tutaj jeszcze coś znaleźliśmy.
plus 40 golda, czy za każdym razem my dostajemy tylko i wyłącznie gold z tego? Nie, ja nie chciałem bitwy. Czemu bitwa jest? I czemu nie mam mojego wsparcia? No też ciekawe, powinno to być moje wsparcie. Proszę, pomóc. Nie mogę, wynaleźć działania wojenne muszę, żeby wsparcie dosłać. Ale skam, wycofaj się. Nie, bo ja chciałem okraść ten azyl, a nie kurwa atakować, no. Otwórz, wycofaj się. Przecież mogą ich zaatakować, to bym pewnie to wygrał. Nie uciekać dwa razy, jak tuż. Ale trudno. Dobra, kto tu jest? Wy, no to biegnijcie do przodu. Należy wypowiedzieć wojnę? Nie. A, nie mogę wejść na ich terytorium. Na terytorium tego zioma nie mogę po prostu wejść. To może byśmy się z nim dogadali jakoś na przykład. Słuchaj. Otwarte granice, co ty na to, wariacie? Oj, ja zapłaciłem za to wpływami, kurwa, i nie zauważyłem tego. Niefortunnie się wydarzyło. Nie chciałem tego zrobić w każdym razie. Dobra, next. Ty, to przeciwników mamy tylko i wyłącznie tylu? Co się dzieje? Traktaty. Pakt o nieagresji? O, jak najbardziej, przyjacielu. Super, super. Ty, pakt o nieagresji, a mnie atakujesz. Co jest? Co jest grane? Ty, wycofaj się. Jaka bitwa? Co my chuja atakują, ty? Nie, żadna bitwa. Mam nadzieję, że to im jakieś moralów... O kurwa, jak to im boostuje morale te... To, że oni mnie atakują, trochę słabo. Myślałem, że... Że kiedy nie jesteśmy w wojnie, to nam nie będą te morale... Morale spadać, a im wzrastać. Rozgrywka skupiona na wpływach i dyplomacji. To jest, no właśnie, to jest przecież nasza tutaj najważniejsza rzecz, czyli ta umiejętność dowódcy, czy tam umiejętność naszej kultury. Imperia stawiające na estetyzm otrzymałem więcej punktów sławy za zdobycie gwiazdek epoki. Aha. Natychmiastowo włącz jedno z terytoriów twojego imperium z powrotem do jego strefy wpływów i zdobyć. Jak to działa? Natychmiastowo włącz jedno z terytorium Imperium. I co ja mogę? A, i tu jest jakieś... Nie rozumiem. Zu, przywódczyni Egipcjanie. Jakie Egipcjanie? A, czyli ja mam kulturę egipską. Ty, to niedobrze, to muszę mieć swoją kulturę, ty. Terytorium należy obecnie do strefy wpływu władcy Czechów. I tak ma być. Co tu klikam, kurwa? Nie rozumiem za bardzo, o co tu chodzi. Społeczeństwo. Nigdy się w sumie nie bawiłem w to społeczeństwo, więc na razie nie wiem, ale chyba klikłem dobrze całkiem. Dobra, koniec tury, chodźmy do tego azylu. Spróbujmy go może splądrować. Na razie mam taką opcję? Mam taką opcję. Nie masz tego... Zrobić, ponieważ armia się wycofuje? Gdzie się niby wycofuje kogo armia? Znak zapytania. Dobra, to pomijmy tą turę. Teraz mogę splądrować? Naruszenie granicy, nie wolno wkraczać na granicę. Kurwa jebana, ale przecież to jest jego granica. Znaczy, no nie, bo on se tu zagarnął. Jeszcze przed chwilą to nie była jego granica, w tym sensie. No niedobrze, oni są za mocni. Nie no, jakoś zaczęliśmy to tragicznie, mam wrażenie. Brak trwającej tej budowy. No to myślę, że idziemy w naukę chyba. Bo teraz będę mógł dalej postawić tą dzielnicę? No będę mógł dalej, ale tu wszędzie są pola. Przed chwilą chyba nie było tych pól tutaj. To na 90%. Dzielnica rolnicza. Mam wrażenie, że tu fest nie było pól, nie? Dlatego ja ogólnie chciałem zrobić tak, że tutaj postawię dzielnicę rolniczą i za tą dzielnicą postawię tą szkółkę. Ale tu widzę, się jakieś pola porobiły. Więc w każdym razie będziemy musieli tutaj wybrać jakieś miejsce. No wydaje mi się, że może tutaj. Będzie to trochę trwało, ale ostatecznie się uda i mam nadzieję, będzie gituwa. Trochę mam za dużą armię, mógłbym ją w sumie chyba generować.
No kurwa, to co to oni tu zakłada? Nie, to już sobie chyba żartujecie i to. Kpina jest porządna, widzę ze mnie chyba. O. Ta, jest kpina ze mnie, no. Co jest grane, ty? No nie łzy na dziursko, dostanę już. Nie. Pierwszy, nie, no. Miał być piękny, ty. To widzę w poprzedniej rozgrywce jednak ją zajebiście posło. Nie, no nie jest dobrze, panowie, ty. Opracowano kalendarz, super sprawa generalnie. Czy ja faktycznie dobrze myślałem z tym? Bardzo dobrze myślałem. Będę mógł tutaj zbierać szafran oraz sól. To mi da różne rzeczy fajne. Na wszystkie miasta plus 5 żywności. Spoko sprawa. Natomiast no przegrałem wojnę, bitwę. To już nie jest fajne. Przydałoby się coś związanego z atakami, z bronią, z wojskowymi. Wojowników będę mógł robić. O, wojownicy, 19 ataku, całkiem ciekawe. I łucznicy. Wydaje mi się, że pójdziemy w wojowników, nie? Tak mi się wydaje, że spróbujmy wynaleźć tutaj umocnienia miejskie, bo jest syf straszny. Zaproponujmy udostępnianie map i w ogóle to zaproponujmy mu sojusz niedługo. Pewnie się nie zgodzi, bo jesteśmy już zesami. O. Ale spróbujemy. Skipujemy tury. Kurwa, no szkoda. Szkoda, dostaniemy na dziurę już, bo on już ma więcej miast, już ma więcej wszystkiego, no. 5 tutaj jednostek, 5, znaczy 5 tutaj ludności ma w tym mieście. Nie, ty, on ma jedno miasto tutaj. Ty, oni też mają jedno miasto. 4. A dobra, ty, to nie jest najgorzej, po prostu mają więcej terenu. Umocnienia miejskie stworzono, super. Ja dzięki temu będę mógł sobie tutaj wykonać wojowników. Chcielibyśmy stworzyć tak z 4. 4 wojowników. Trochę to potrwa. Ale myślę, że będzie generalnie wharf. Irygacja zalewowa, kuźnia. Trzeba tutaj rozsądnie wydaje mi się to wybierać. Generalnie na samym początku warto jest ich żywność, żeby ta ludność się jak najszybciej tutaj tworzyła. Jak najwięcej było tutaj ludności, także myślę, że pójdziemy w irygację. Czymkolwiek ta irygacja jest. No i punkty nauki teraz pewnie dostaniemy. Co się stało? Oni nam coś zaproponowali chyba, ale niestety skipnąłem to. Traktaty, otwarte granice. Zawsze możesz naruszać granice. Okej. A ja bym chciał sojusz sobie na to. Należysz do sojuszu z władcą. No i to mi się kurwa podoba. Sojusz antypomarańczowy. Jest plan niezły z tym sojuszem. Jesteśmy chyba na jednym kontynencie, chyba. No nie, jest, jakby to jest jeden kontynent. A my chyba jeszcze nie umiemy pływać. No i dalej. Ty, ale w sumie tutaj widzę pomarańczowi mają dalsze chyba tereny. Nie wiem, jak oni to zrobili. No na pewno jesteśmy tutaj na jednym kontynencie. Na razie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na własną łaskę. Warto by było tego nie psuć. Relacji swoich. I znowu nie zaczynać od wojny z zupełnie każdym, jak w poprzednim pierwszym odcinku, który nagrywałem. Nie widzę, mogę zdobyć. A, z powrotem do jego strefy wpływów i zdobyć punkty wpływów za każde przylegające terytorium w tej strefie. Przekształć 40 golda, uzyskam 15 wpływów. Kurczę, szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się opłaca przekształcać golda za wpływy. Nie wydaje mi się chyba. Przynajmniej nie na razie. Teraz nie potrzebuję tych punktów wpływów, także teraz potrzebuję wojowników. Właśnie Golda potrzebuję, żeby ich zrobić. No musimy poczekać, aż oni się zrobią. Bo musimy tutaj zaatakować tych tutaj ziomków, żeby ich przejąć. Fajnie by było mieć dwa miasta. Wspólna logistyka. Jednostki mogą być ulepszane na terytorium należących do Imperia, dzieląc się infrastrukturą transportową. Czemu by nie? W końcu jesteśmy sojusznikami. Mam nadzieję, że tym razem nie wbije mi noża w plecy. Można zarezerwować. Coś mogę zarezerwować, tylko nie do końca zdążyłem przeczytać, jak mogę to zarezerwować.
It is always a pleasure to see you, friend. Twoje żądania, nie wiem do końca jak to mogę zrobić. Wszystkie miasta i posterunki, pokaż niezajęte cuda. Okej, Stonehenge. A to są to są cuda generalnie do wybudowania, także. Nie wszystkie, niektóre można widzę zająć. Wielka piramida zajęta, to zajęte. O, nie, ja mogę. Nie można tego zrobić, ponieważ cud kultury jest już zajęty przez inne imperium. Ja mogę Stonehenge zarezerwować sobie. A po jasnych wind? A, ja wiem, ja to rezerwuję i potem będę mógł to zbudować, prawda? A. Trochę dziwne, że 156 turby się budowały, jakieś 3 kamienie postawione na siebie, ale dobra. Później będziemy mieli taki przemysł, że raczej szybciutko to zbudujemy. Dobra, wydaje mi się, że 3 wojowników, no może nie wystarczy. Nie wiem, zróbmy rekonesans. Kurwa, no ciężko będzie, wydaje mi się. Oni też mają tych wojowników, oni też mają wojowników, no. No nie wystarczy. Cofka, panowie. No nie da rady. Tutaj widzę, muszę podjąć decyzję. Unia celna. Kupujący jest zwolniony ze wszelkich nieobowiązkowych opłat. Czyli będą tańsze towary, tak? No dobra. Mogę od niego skup się na lokalizacji i zobacz cenę. Wydaje mi się, że dzięki temu mam tańsze rzeczy do kupna. Barwnik, szafran. Generalnie to ja bym od niego konie kupił. Ale może jeszcze nie teraz. No i co? Robimy ludziów, nie? Kurwa, miałem nie zaczynać od wojny, wiecie co robię? Zaczynam od wojny, nie? No ale jak mam nie przejąć tego miasta, powiedz mi? Musimy przejąć to miasto. Irygacja udało się. No i teraz ciesielstwo mi się wydaje. Wsparcie łuczników by się przydało w tej wojnie, w tej bitwie. No, będzie dobrze, widzowie. A już nie mam jednostek, także 4 jednostki na ich 5 jednostek. Kurwa, może być ciężko. No nie, na pewno będzie ciężko. No widzę, że on ma... technologicznie też nie odstaje od nas, także na razie sobie odpuszczamy to przejmowanie ich, jego terenów. Pojebane też, że on ma jakieś takie... Może by to zająć tak jak normalny człowiek, bo zaraz żółci to zajmą. Kurwa. Spróbujmy? Nie wiem, może się uda to zająć jak normalny człowiek. Wydajmy to na to punkty i stwórzmy... Wydaje mi się, że dzielnicę rolniczą na razie. Żeby tutaj mieć sporo jedzenia. Albo ewentualnie dzielnicę rzemieślniczą. Też chyba to jest całkiem niegłupi pomysł. Będziemy 2 razy szybciej budować dzięki temu, także spoko. Umowa kulturowa. Imperia propagują pozytywną synergię pomiędzy swoimi kulturami. Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Szczególnie, że on wydaje się całkiem potężnym tutaj sojusznikiem. Przynajmniej ma więcej terenu od nas. Fenicjanie. Należysz do sojuszu z władczynią Egiptu. O kurwa. Ty. Ten ziomo zwasalizował żółtego. I nie mam zielonego pojęcia, najśmieszniejsze jest to, jak on to zrobił. Musimy uderzyć tutaj, do przywódcy. A, nie, nie, poczekaj. A on prowadził wojnę? On chyba prowadził wojnę z tymi żółtymi i się bardzo szybko zakończyła. Tak mi się wydaje. Bo coś tutaj mam, że mam tutaj uderzyć, ale raczej... Raczej już by tego nie chciał, żebym teraz uderzał. To jest to jego wasal. No niestety, zanim się zorientowałem, to już po wojnie było. No, to jest to solidny sojusznik, to trzeba przyznać na pewno. I co, skipujemy. A czemu ja nie mogę... Mam 3 ludności, to dlaczego nie mogę jednostki stworzyć? A punkt zbiorny jest pełny, dobra, jestem debilem. I mogę jednostki zrobić. 10 turaż? Kurwa. O, no i dupa, oni se to przejęli. Ale kurwa kwas jest, nie? Ale jest kwas. Chciałbym rozwiązać te jednostki. Ja nie wiem, którym przyciskiem się to robi, natomiast wiem, że można to zrobić. Tylko nie wiem do końca, którym przyciskiem. Gdzieś tu musi być wybór wielu. O! Chciałem wybrać wszystkie jednostki.
No i rozwiązać je. A co to jest za druga opcja tutaj? Przenieś. Już stworzenie kilku armii pomoże ci pomóc w okrywaniu świata? A, że one się po prostu połączą z innymi ziomkami. To nie. My chcemy je niestety tutaj przenieść do... do naszego miasta, żeby tutaj nie potrzebujemy już tych jednostek. Potrzebujemy za to mocno się rozwinąć, bo w innym wypadku mamy przejebane. Militaryzacja, minus koszty jednostka, nie. O, plus 5 funduszy, fajne. Plus 5 żywności, plus 5 żywności. No i teraz niestety mamy w sumie za dużo, za mało żywności. A za dużo ludzi mamy. Trzeba ich wykarmić. Najszybciej. Idziemy w murarstwo. Możemy pójść w murarstwo. Kurwa. Nie wiem, czy to można tak z czasem R zatracać, ale mam wrażenie, że tym dalej w las, tym gorzej z moim R. No, stwórzmy tą dzielnicę wytwórczą, no i teraz co? No, zwykłą dzielnicę taką rolniczą, niestety... Nie mam jakichś super terenów tutaj, żeby robić takie... takie dzielnice, no ale poróbmy na razie. O, już po Babilonii? A, ty. Szybko widzę idzie. Siemano. Chciałbym pokojowo podejść do ciebie i z handel zrobić. Podoba mi się to, że się zgadzamy razem. Ale generalnie Sylwias, odblokowano rybactwo. Ty, ale szybko mamy technologię chyba. Szybko nam się tutaj technologia wbija. Murarstwo, zakład kamieniarski. O, może być. Wydaje mi się ok. A, wiecie co, czego trzeba zrobić? Co? Jak najszybciej te towary zacząć wydobywać w sumie. To nam da fajne premie. Wydaje mi się, że zaraz po tej dzielnicy robimy te towary. Plus 10 przemysłu, plus 10 żywności. No niestety trzeba zainwestować w żywność, bo niestety jest ciężko. To nam da chwilę spokoju. No i będziemy mogli tutaj robić te dzielnice rzemieślnicze. Kurde, no wydaje mi się, że od początku źle zrobiłem, że od razu zainwestowałem tutaj znowu po raz kolejny w wojsko. Trzeba było na spokojnie i w sumie dużo błędów popełniłem. Na początku wydałem swoje punkty na jakieś durnowate układy z tym ziomem, zamiast tutaj sobie założyć posterunek, przejąć to wszystko. No głupio zrobiłem, głupio na samym początku, tak mi się wydaje. Ale trudno, no przyjmujemy konsekwencje na klatę i robimy kuźnię. Proste. Obróbka brązu. Wydaje mi się, że technologicznie też możemy być niestety zacofani. Chociaż no, staram się inwestować w technologię. Może ta technologia powinna być jeszcze bardziej zainwestować w technologię? Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie, wydaje mi się, że na razie potrzebujemy rozbudować miasto. Niekoniecznie zajmować się technologią. Możemy wynająć koło i to nam stworzy automatyczne drogi albo targowisko i to będziemy zarabiać siano, ale przede wszystkim stworzy też dom skrybów, a z tego będziemy mogli pozyskiwać technologię. To już mnie tutaj przekonuje dużo bardziej. Wydarzenie osmozy. Mogę wykupić... mogłem wykupić... technologię. Jakiś sian albo punkty wpływów. No i przede wszystkim warto by było się nauczyć pływać, bo my chyba teraz jako tako jednostkami nie możemy pływać, tak mi się wydaje. Dopiero przy odblokowaniu pewnej technologii byśmy mogli. Więc w sumie z drugiej strony no, opłaca się wejść w technologię. Nie wiem, ta gra jest... No na razie gramy na czuje, no co. Przejęcie miedzi da nam też tutaj technologię, spoko. Gramy na czuja, mam nadzieję, znaczy na czuja, no coś tam wiemy, no ale jak widać to chyba średnio mi idzie. Żywność jest na w porządku poziomie, ale wydaje mi się, że nadal zainwestujemy w żywność. Albo z drugiej strony, jak teraz jest na w porządku poziomie, to warto by było rozwinąć przemysł. No chyba koniecznie mi się wydaje. Plus 6 przemysłu, brzmi jak coś fajnego. Minus 20 golda, szansa na zły rezultat. Plus minus 10 żywności. No to
Wysoka szansa na dobry rezultat. Dobra, tutaj już pewnie to widzieliśmy 1000 razy, odblokowano pismo. No, pismo jest dość ważne, to prawda. Żegluga. Będziemy mogli robić pentakonterę. Okręt abordażowy. Statek przybrzeżny ulega zniszczeniu po spędzeniu ponad jednej tury na głębokiej wodzie. Niestety. Broń oblężnicza, koszary i koło. Róbmy na razie działania wojenne. I fajnie by było przejść na nową epokę, tak szczerze mówiąc, powoli, bo mi się kończy rzeczy do robienia w technologii, drzewku technologicznym. Musimy mieć 6 jednostek wojskowych. Budowę 12 dzielnic możemy też ukończyć. Posiadanie następującej liczby terytorium, gwiazdki rolnika. Liczba ludności w twoim imperium. Myślę, że rozwojowo też damy radę, nie musimy iść militarnie. Że mogę tutaj spokojnie zainwestować w rozwój i wyjdzie tak samo dobrze. I zaraz przejdziemy na nową tutaj epokę. No rozwój generalnie jest super ważny, super ważny. Tak jak widać, oni się już pięknie rozrastają tutaj, te miasta ich. Problem jest taki, że oni niestety mają po 2 miasta. Ja niestety mam 1, albo mam dużo większe tereny ode mnie. Niestety los nam nie sprzyja tej rozgrywce. Tu się coś dzieje, co się dzieje? Więź, coś się... A, handel jakiś jest przeprowadzany, czy co się dzieje? Nie, chyba gituwa. Umowa kulturowa. Przywiązani. Jesteście dla nich niczym utracone rodzeństwo. Będą dążyć do zawarcia sojuszy i pozytywnych traktatów. No to właśnie to zrobiliśmy, no. Protekcjonalni. Akurat ich opinia nas nie interesuje. Są wasalami. Ciekawe jest, jak to oni to zrobili, że oni są wasalami teraz. Czy to była wojna? Czy to było tak, że... On to zrobił jakieś dyplomatycznie. Jakąś taką umiejętność dyplomatyczną. No i wydaje... I fest zepsułem z tym, że nie dawałem tutaj w te plemię, zamiast atakować to wojskowo, to też jestem głupi, zamiast atakować to plemię wojskowo, powinienem ich przekupić darami. Wpływami, funduszami. A nie od razu wojska i jak troglodyta biec przed siebie, tak mi się wydaje, no. Zróbmy teraz ten magazyn zbożowy, bo to nam da mega dużo żarcia. Na razie produkujemy 6, ale zaraz na rolnika. A zaraz zobaczymy, ile będziemy z tych magazynów robić. Powinniśmy robić dużo. Działania wojskowe, no i teraz robimy koło. Tutaj mamy jakiś evencik. Plus 10 żywności. Bardzo mi się to podoba. Nowa zasada, możemy tutaj iść w którąś zasadę i tutaj mamy wpływów na plac główny albo wiary. Nie wiem, co do końca daje wiara, tak szczerze mówiąc, więc pójdę w te wpływy. Przejdź do nowej epoki. Otrzymujesz 7 gwiazdek epoki, możesz wybrać nową kulturę. No pewnie, wybierz teraz. Ktoś w ogóle ma... O, mają. Rzymianie... O kurwa, ty, my jesteśmy zacofani, Dobra, ale te kultury to jakby nie są najgorsze. W sensie, to nie trzeba zdobywać szybko. Ważne, żeby technologia była ok. To wynajdywanie tych rzeczy. Dobra, możemy iść persami. Dostajemy jakiś tutaj budynek. Limit miasta plus 2. Useless mi się wydaje. Przemysł na pracownika na miasto. Ciekawe. Tutaj dostajemy przemysł i będziemy napierdalać dzidami. Tutaj dostaniemy wpływy. Wpływy i tego, miejsce na badaczka, uznaj za dzielnica badawcza, uznaj za dzielnica religijna, plus 3 nauki. Wydaje mi się, że kurde bym inwestował w naukę, tu plus 5 nauki w imperium na jednostkę znajdującą się na wrogim terenie. No to nie, to jakieś dziwne w sumie. A tutaj coś dawało nauki? Niekoniecznie. Hunowie, to nie, goci. Zyskano łupy, splądrowanie w postaci nauki, też nie. Celtowie, żywność, to też spoko, albo możemy zostać przy moich ziomkach. Wydaje mi się, że możemy w sumie iść tutaj w tych jakichś innych ziomków. Może będziemy na słoniach nadupcać. To mi da plus 3 nauki. Plus 1 wpływ, 10 wiary. I w sumie ci goście na tych słoniach to całkiem nieźli. Jeszcze strzelając z łuku. Mauriowie.
Witam serdecznie. Nie wiem, czy to widzieliśmy. Arts and sciences flourish as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods. Empires struggled to control these intangibles, however, as some might trouble their stability. Chyba niekoniecznie to widzieliśmy. Szukam pomysłów? Nie szukam pomysłów. The Marians had a couple of good ones there. Ale mam nadzieję, że nasi mi tutaj zbudują coś wspaniałego, co mi takie pomysły do głowy ludzi, żeby pomysły do głów ludzi zaczęły wpadać. Dobra, wybudujmy to najlepiej na jakimś pustym terytorium, tak mi się wydaje. Niestety nie jestem w stanie zbudować tego w mojej głowie, tak czy zrobimy tutaj, ale śmieszny żart. Skipnijmy. I skipujemy, no właśnie wszystkie tury skipujemy. Da nam to naukę, mamy nowe technologie do wynajdywania, spoko, mamy też jakieś chyba inne prawo. A, oni mnie tu przejmują terytorium. Kulturowo mnie przejmują, tak mi się wydaje. Produkcja wpływów. To może warto... A, bo ja mam teraz inną umiejętność. Estetyzm. Imperiast... A nie, to samo. To samo umiejętność? Dziwne. No niech będzie. No dobrze by było, żebym jednak moje terytorium miało moją kulturę, czy co to tam jest. Więc na pewno będziemy w to inwestować. Pakt o nieagresji. Przyjmuję! Pewnie, że tak. Zaraz w ogóle nie będziemy nikogo atakować. Wszystkim będę miał pakty. Gierka na całej utkanej przyjdziemy po prostu. Ale to może nie być takie głupie, bo oni będą się bić, a ja się będę rozwijał tak generalnie. To może brzmieć nudno i głupio, ale może być naprawdę całkiem mądre rozwiązanie tak generalnie. Czy ja wydobywam tą miedź? Chyba wydobywam. Nie pamiętam, czy zbudowałem tutaj kopalnię miedzi. No i co, idziemy w filozofię? Ja bym poszedł w filozofię. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę sobie tutaj boostował naukę. W ogóle nie mam nikogo w na... Nie mam żadnego ziomka w nauce. Ani jednego ziomka. Żadnego nauczyciela nie ma niestety. Dobra, to jest irygacja zalewowa. Plus 2 żywności na rzeka. Co oznacza, że... Że trochę chyba zyskam tej żywności, tak mi się wydaje. Że tutaj wzrośnie żywność. Chyba spoko, tak generalnie. Wtedy sobie dzielnicę zbudujemy, tak? To tak działa, czy niekoniecznie? Tu już i tak jest wysoka żywność w sumie. Plus 6 żywności? Wcześniej też tak było? Tu jeszcze plus 2 wpływów. Nie wydaje mi się, że wcześniej tyle było tej żywności. Że tyle jakby pozyskiwałem żywności. Wcześniej było po 2. Chyba, że tym dalsze tereny tutaj, tym lepsze. Tu jest napisane, że 6. Nie no, tu jest napisane 1. A, ja wiem, pewnie przez to, że te zboża zbudowałem tam, zbiorniki. Wydaje mi się, że tutaj silosy zbożowe zbudowałem i wszyscy się cieszą. Kurde, no niestety żywność spada. To oznacza, że nie będę mógł utrzymać takiej ilości miast, jakby ludzi w mieście. 9 mamy, czy to jest dużo? O, przeciwnik ma 3, 5, no to 9 to jest dużo, faktycznie. Więc warto by było jak najszybciej wybudować kolejne dzielnice rolnicze. A przede wszystkim je ulepszyć, wydaje mi się, tą irygacją zalewową. To nie jest takie głupie. Zyski w tym mieście plus 4 żywności generalnie dostaje. No to od razu po tym. Od razu tutaj po... Zrobienie dzielnicy rolniczej, idziemy tutaj w tą irygację. Żywność, potem... Potem przemysł, a na końcu tutaj nauka i w ogóle na końcu to fundusze, bo te fundusze są akurat naprawdę, naprawdę useless. Dobra, to słyszałem 1000 razy, nie chcę mi się tego słuchać. Filozofia została wynaleziona. Handlarze ryb. To mi da... Fundusz mi da, ale... Szczerze mówiąc... Chyba wolę hydrologię. Plus 2 żywności na rzeki. No to wolę.
Dobra, nie skipujemy. W sumie mam wrażenie, że mega szybko idzie to do przodu, że już mamy prawie naszą erę, a tu pierwszy odcinek się jeszcze nie zakończył, że to mega szybko nam idzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale przez to też, że ja mam jakby jedno miasto, no. Ciężko będzie to wygrać, przetrwać. Nie wiem, czy w sumie dobrze robię. Tak mi się wydaje, że chyba dobrze robię, ale... Nie wiem. No przekonamy się najwyżej, to będzie bardzo krótka seria, no. Wydaje mi się, że to jest, co trzeba zrobić. Z drugiej strony, trzeba by było kogoś zaatakować w sumie, ale... Własna religia, niech będzie tu plus 6 na plac główny. Wydaje mi się, że może byśmy tych kartach, tych brązowych zaatakowali, bo to są jakieś boby. A, to są boby, ale to są wasalowie króla. Niebieskich, o, to będzie kurwa... To już jest dupa, nie? To już jest dupa, czyli niebiescy są... Niebiescy mają wasala. Ci mam wasala i tu jestem kurwa ja. Jeden Bob. Jeden. Który przetrwał. Solo. O. Chyba będzie ciężko. Tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy coś z żarciem związanego. Czy nie jestem w stanie tego zrobić? A, nie mam. To mi da plus 3 żywności na port. Ja nie mam portu. To zróbmy szkołę? Nie no, zróbmy coś może kuźnie. O. To jest 5 przemysłu na żelazo, dobra. Zróbmy to, no i skład drewna, zakład kamieniarski, no i skipujemy dalej tury. Spróbuję tak do 50... Zablokowano szlak. Sprzedaż zasobów, sól władcy została tymczasowo i brutalnie zablokowana. Pewnie oni będą mieli wojnę zaraz, co? Prowadzicie z kimś wojnę? Nie, na razie macie pokój. No ale wojna jest nieunikniona. Warto by było stanąć po, kurwa, dobrej stronie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dobra strona to jest... Po prostu, jeżeli ci będą przegrywać, to im wbijasz już plecy. Ale nie no, to jest... Nie. To jest beznadzieja. Nieważne, kto wygra tą wojnę, to wygra wszystko, bo będzie miał tyle miast, że nic nie zrobię. Tak czy siak jestem przegranym tutaj. Takie wrażenie. Biuro celnika. I tutaj mamy jakąś jednostkę. A wiecie co jest? Nowy świat jest coś takiego. Tu wydaje mi się, że jest nowe wyspy, które można by było osiedlić. Tak mi się wydaje. To jest nasza szansa. Byśmy musieli pójść w żeglugę. Okręt abordażowy, statek przybrzeżny ulega zniszczeniu. A ten? Morski transport, towiec. Morska jednostka dystansowa musi mieć widoczność, aby atakować. Zastępuje jednostki lądowe, które rozpoczynają pokonywanie pól oceanicznych. A, czyli to jest tak, że po prostu bieram moją jednostkę i ona może pływać. No ale my przede wszystkim musimy nauczyć się pływać daleko, żeby odkryć tutaj nowe krainy. No ale w każdym razie, no to musimy iść w żeglugę, w to drzewko żeglugi, żeby tutaj nowe krainy odblokować. Możemy sobie przyspieszyć jedną turę w sumie. A, już nie możemy, mogliśmy. Ale na coś trzeba wydawać, wydaje mi się, to złoto. No to czemu by nie, no w sumie przyspieszenie ważnych i istotnych spraw. Tylko będziemy mieli wystarczającą ilość złota, to klikam. Zmiana nastawienia do mnie. Tyrani! Oni są drapieżnikom, a ty ofiarą, lepiej uciekaj. Co ty pierdolisz, mam sojusznika giga. Który mi pewnie nie pomoże, kiedy będę potrzebował tego, tak bym strzelał. Na 99%. Wydarzenie osmozy, mogę kupić... Mogę coś kupić. Chęcią to zrobię. Opracowano żegluga. A, bo my się wymieniliśmy po prostu technologiami, chyba tak to działa. Ja za darmo to w ogóle dostałem. Dobra, wyprawy handlowe? No morski transportowiec, ale z drugiej strony fortyfikacja, obozy wojskowe, wojska stałe, straż miejska, piechurzy z mieczami, żelazo. Amfiteatr, nauka. Plus jeden nauki dla ludność, to jest fajne, biblioteka. Kurwa, to tam bym wybrał, retoryka. Długo się to będzie robić, ale wydaje mi się, że jest mega opłacalne to. I tak szczerze mówiąc, to chyba w dzielnice naukowe bym szedł. Niestety nie mogę już mieć więcej ludności. Musiałbym stworzyć armię w sumie, no nie? Bo to za...
Wtedy oni by nie jedli chyba tej żywności, a z drugiej strony musiałbym im płacić wtedy. No jakąś taką tanią. Tylko jeden golda bym płacił w sumie. No chyba nie najgorszy pomysł. 18 ataku, 19 ataku, 17. Albo dzielnicę żywnościową jakąś, albo tutaj zbiornik. Wtedy ta żywność nam poskoczy do góry. Możemy to w ogóle sobie przenosić ludność, to właśnie też wam nie powiedziałem. W zależności od tego, gdzie ją damy, no to produkujemy różne rzeczy więcej albo różnych rzeczy mniej. No i tyle. Ty to może zamiast przemysłu bym coś takiego zrobił? Szybciej. O kurwa, bardzo szybciej byśmy to wtedy wynaleźli, a z drugiej strony dzięki przemysłowi szybciej zrobimy zbiorniki, prawda? Chociaż chyba niekoniecznie. 6 tur, 6 tur, 7 tur. To możemy coś takiego zrobić i trochę oszukać giereszkę i nadrobić kilka tur, jeżeli chodzi o postępy wynajdowania retoryki. No na pewno mi by się przydała taka retoryka. Mam nadzieję, że nauczę się jej w następnym odcinku. Dzięki wielkie. O kurwa, wojna! Za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka. No i co? Jutro zobaczymy. Kto prowadzi wojnę? Sojusz? Wasalstwo? Pokój? Wojna. Czyli niebieski prowadzi wojnę z pomarańczowym. A pomarańczowy się wyzwolił. A to ciekawe też bardzo. Czyli tutaj się trochę zmienia. Czyli mamy potencjalne szanse, żeby tutaj, no kto wie, coś zaorać, coś podymić. W sumie moglibyśmy to miasto przyjąć, on tu skupiony. A my taki nóż w plecy, ciach. Siema, tutaj miał się zacząć drugi odcinek, także się, że witam z wami. Natomiast okazało się, że... No, się okazało, co się okazało, także łączę te odcinki po prostu w jeden, no i tyle. Zobaczycie sami, co się okazało. Rozjebałem wszystkich. W poprzednim odcinku, widzowie, nie było dobrze, ale wymyśliłem plan. Plan jest dobry, bo wymęczeni wojną tutaj pomarańczowi będą dla nas łatwym kąskiem i tym się dzisiaj zajmiemy, dlatego tutaj zadokowałem wojska, żeby się tutaj rekrutacja tworzyła. No i plan jest taki, że będziemy atakować pomarańczowych. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Humankind. Możecie zostawić lajka, jeżeli podoba ci się seria. Jeżeli oglądasz serię, a jeszcze nie zostawiłeś lajka, to możesz. I co? I robimy wojsko. I będziemy atakować na pomarańczowych. Wydaje mi się to całkiem rozsądnym pomysłem. Gdybyśmy takich pomarańczowych przejęli, to przejęlibyśmy też ich całe miasto. I nie wiem, czy jestem w ogóle w stanie wykonać tak, w sensie zaatakować ich w sumie. Ja mam takie, mam nadzieję, że ja mam takie tutaj taką tutaj opcję, żebym mógł zaatakować ich mury. Na pewno wiem, że nie mam maszyn oblężniczych, także może być to problem. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że takie maszyny oblężnicze potrzebne mi do końca nie będą. A będą, kurwa, im są potrzebne. Ja nie mam chyba żadnych maszyn oblężniczych, czy mam? Nie wiem, czy... nie, co ja zrobiłem? Nie wiem, czy jestem w stanie to sprawdzić. Zaraz zapanikowałem. Gwardia Narodowa mogę robić. A w ogóle ci piechurzy z mieczami ile zadałem? 26 damage. Łucznicy? O kurwa, 17, ty piechurzy z mieczami, opę. Robić natychmiastowo. W tym momencie, przekłada na ziomków z żywności, żeby mi to szybko zrobili, kurwcze piechurów. Jebę tam, że ludzie będą umierać z głodu. Kogo to interesuje? Wariacie! Potrzebuję jak najszybciej tych piechurów. Ja się całkiem mocni wydałem. To ja bym zrobił generalnie piechurów i łuczników. Łucznicy będą pomagać z tyłu, a piechurzy będą po prostu nadupsać. Jednostka łucznicy, zdolność bojowa plus 1, plus 10 żywność. No nieźle. Oczywiście, że jednostka bojowa. Łucznicy plus 1 tego ataku. I robimy tych łuczników i mam nadzieję, że tutaj szybko technologia nam wpadnie. I mam nadzieję, że pomarańczowi się w miarę szybko wydupcą, żebym mógł ich zaatakować. A tu co to jest? Co to są za gagatki? No to po prostu jakieś kolesie, tak? Grecy, powstańcy. Powstańcy z miasta Nok. O kurde, to pomarańczowe mają przewalone. Chociaż oni mają dobre jednostki, wydaje mi się. Kurde, solidne jednostki. Odporność na jazdę 28 ataku.
Ale też mają widzę piechurów zwykłych z mieczami, tak samo jak my chcieliśmy zrobić. I też łuczników zwykłych mają to samo co my. Więc myślę, że właśnie poczekam chwilę i sobie tutaj zrobimy piechurów z mieczami. Oni będą kosztować dużo złota. Też wiem, po co mi to złoto. Ale myślę, że git. Myślę, że nas stać. No i dużo niestety ludności też zginie. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów, tak? No i co, idziemy dalej. W podbój, co to daje zawody mi daje? Asymilacja, konnica. O, będę miał tą moją ulubioną konnicę. O kurde, to też jak najszybciej wykonać. To w sumie spoko. Nawet lepsze od tych piechurów. Niestety żywność, dużo ludzi tracę. A w sumie zaraz będzie mocno szła do góry z tego względu, że po prostu rekrutuję całe wojsko. Pokój, Grecy? Jebać Grecję! Odmawiam natychmiastowo. A to co to jest? Sól. A, bo to mi daje w ogóle jakieś bonusy, nie? Plus 5 żywności na wszystkie miasta, 5%. Spoko, no te towary luksusowe mają naprawdę fajne tutaj rzeczy. Często one bardzo fajne rzeczy nam dają. Więc warto mieć towary luksusowe. Dobra, przenieść te jednostki tutaj. I róbmy kolejne. Wy przeczekajcie. Czy oni są nadal w stanie wojny? Są w stanie wojny. No i widzę, że już tutaj powoli zaraz wojska będą wysyłane? Nie, niekoniecznie. O, i tutaj jest nowy kontynent, to co mówiłem, że oni są, byli tutaj jakoś połączeni, ale już nie są. Hiszpanie. O kurde, wydaje mi się, że oni technologicznie nas dupcą, nie? Tak mi się wydaje, że coś tu jest niegrane, ty. Co oni mają takie technologiczne przewagę? Na dupcą tą technologię, zdolność bojowa jednostka, minus 30 przemysłu dla jednostki. Kurcze, ciężkie w sumie. Wydaje mi się, że minus 30 przemysłu dla jednostki? To chyba nie takie głupie. Chyba to. Będziemy szybciej robić. Jednostki. No i konnicy też za bardzo nie ma co robić. Chociaż chętnie bym zrobił tych ziomków, co nadupcałem na tych. Na słoniach. To obawiam się niestety, że tutaj. Oni mają te jednostki, które niestety by blokowały moje próby ataku tymi słoniami. Plus 15 funduszy, minus 20 kosztów przemysłu dla jednostka lądowa. Chyba kurczę, wolałbym fundusze, szczerze mówiąc, bo zaraz może być lipa. Kurde, no i co, wypowiadamy już wojnę 8 jednostkami? Wydaje mi się to strasznie głupie, szczególnie, że ja nawet w tym mieście nie mam żadnych murów wybudowanych. Przydałoby się jakieś mury zbudować, chociaż jakbym niestety przegrał bitwę. No, bo może być sypał, ale bitwę i wojnę generalnie. No, ale wydaje mi się, że oni mają 4 ludności w mieście. Szczerze mówiąc, kurczę, chyba ich rozdupcę. Tak mi się wydaje. Możemy jeszcze tutaj jakichś łuczników w sumie zrobić. Tak, niech oni się robią ci łucznicy i tak dalej. No tak w razie W, nie? W razie byłby. W razie jednak bym nie wygrał do końca tak jakbym chciał. No i atak. Tak, należy wypowiedzieć wojnę. Wypowiadam wojnę natychmiastowo. No i tyle. Kontynuuj oblężenie. Musimy zrobić chociaż jednego tarana. Dobrze, że w ogóle mam jednostki oblężnicze. Król wypowiada wojnę. Komu? Jak mi wypowiada, kurwa, wojnę? Ale fujarson, mi wojnę? Wzywam sojusznika. Proszę. Co ty na to? Kurwa, nie pomoże mi. Ależ chuj jest, nie? Ty mi nie pomoże. Motywacja, pokój z moim wrogiem? Ty, tylko mi w jednej wojnie pomoże.
No to w tej wojnie to ja tą wojnę wygram zaraz, wariacie, ty mi pomóc, bo ja tu... Ty! Hiszpanie mi ganga robią. Chłopie. Natychmiastowe rozwiązanie? No chyba nie mam wyboru, to on mnie atakuje. Wydaje mi się, że... Jakie on ma jednostki? O kurwa, no obywatelami atakuje. No to powodzenie, wariacie. Ale i tak nieźle mu poszło w sumie. Dobra, udało się, tak? Przyjęta miejscowość? Jak najbardziej. O, jeszcze to im zostało. Ale chyba zakończymy tą wojnę. Zresztą nie jestem w stanie jej teraz zakończyć chyba. Spróbujmy, traktaty. Kryzys, handel, relacje. No mamy wojnę, chciałbym ją zakończyć. Jestem w stanie jakoś? No widzę, niekoniecznie. A szkoda. No to jest dupa trochę okupowane przeze mnie, ale... Co kurde z tego, jak mi tutaj zaraz... niebiescy ganga robią swoimi żołnierzami, to kurwa... A, nie, słabiakami jakimiś. Rycerze, znaczy mają... Nie no, kusznicy. Słabiaki. Nie no, porządne jednostki. Już oni chłopu mnie już strzelanie, nie? Pojebane to jest, pomocy. No pomóż mi, no. Kryzys, wypowiedz wojnę. No wypowiedz wojnę, no. Wypowiedz wojnę właszczyni. Gosiu. A, bo to jest teraz wasal Hiszpan. Hiszpanów. A, czyli musiałbym się dogadać z Hiszpanami. Słuchaj. Proponuję... pokój, bo nie mam innej możliwości, tak szczerze mówiąc. Przecież oni mi rozpierdupcą mnie w pół. Wydaje mi się, że warto by było się dogadać. Mamy jedną jakby jego miejscowość, więc my mu ją oddamy. Nie było tematu, co na to? Jak to nie? Co ty gadasz? No co ty gadasz? No przecież elegancka jest propozycja. I o, ci kierowca się zdenerwował. Dobra, do miasta, bo musimy mieć armię koło siebie w takim razie. I odpoczywać mi tu. Jak najszybciej. Bo ty, odpoczywanie w ogóle tymi jednostkami chyba... Kosztuje nas złoto? Tak jest, tak mi się wydaje. Że więcej złota nas to kosztuje. Dobra, no i róbmy jednostki, bo inaczej to może być ciężko. Wykorzystajmy ich. Tutaj rannych żołnierzy do propagowania. Rzeczy. No i kulturę mógłbym w sumie przekształcić komuś chyba. Mu na przykład. Tylko na swoich, a tylko na swoich terenach mogę przekształcać. No, obawiam się, że nie mamy szans na tych ziomków z kuszami, chociaż z drugiej strony to kusze są. Nie jest to jakby... Nie ma tragedii największej, nie są to jakby broń palna, także... Jakieś tam chyba szanse są... w potencjalnym wygraniu takiej bitwy. No szkoda niestety, że mój sojusznik nic nie robi w tej sprawie. O, niezły friendly face. Szkoda, że on nie pomógł. Czemu tu wszyscy są takimi kurewkami? No przecież jak ja to przegram, to on też to przegra, no. Jestem tylko ja i on. To nie ma sensu, ja i on. Musimy wykonać jakieś akcje i doprowadzić do pokoju, no nie ma innej opcji. Muszę ich pokonać kilka razy i doprowadzić za wszelką cenę do pokoju. Jeżeli przegram tą bitwę, to jest koniec sezonu drugiego, no. Nie ma innej opcji. Musimy to wygrać, koniec, kropka. Spróbuję, szczerze mówiąc, mu przejąć dwa miasta. To wydaje mi się takie całkiem spoko pomysł. Wtedy zaproponować mu pokój. Kontynuuję oblężenie. No wydaje mi się to niegłupim pomysłem. Uuu, co się dzieje? Wysyła propozycję zawarcia pokoju. Oba wycofają swoje żądania. No powiem wam szczerze, że... Zobaczcie, jakie on ma tereny. A i on w ogóle chyba odkrył tutaj nowy kontynent i on sobie to teraz kolonizuje. No nie wiem, no wątpię, że mam terazkolwiek jakie szanse. Nawet jakbym mu przejął to miasto. Może ich... A, oni mają minusowe nastroje i to bardzo duże minusowe nastroje.
My tych minusowych nastrojów nie mamy. Przez to, że to oni nas zaatakowali teraz w niespodziewanej wojnie. My zaatakowaliśmy pomarańczowych, ale oni później nas, więc... No byłaby szansa, gdyby mój sojusznik do mnie dołączyć, ale jest rozdrażniony, do mnie dołączył. Kurwa, ciężko. Wydaje mi się, że gdzie tu może być jakiś fajny teren? No raczej przez jego państwo na pewno nie będę mógł iść. A fajnie by było się dostać na drugą stronę. Gdzieś tutaj na pewno są jakieś wyspy, które potencjalnie można by było skolonizować. Ciężka decyzja, bo jeżeli to przegram, to jest koniec wszystkiego. Ale wydaje mi się, że... No tak czy siak, najrozsądniejsze w tym wypadku byłoby napadnięcie na to miasto. No i się bronienie do ostatniej chyba kropli krwi. Nie widzę tutaj innego rozwiązania. Jeżeli to przegramy, to przegraliśmy wszystko, no. Ach, czy siak. Z drugiej strony, no chyba nie wygramy tego. Tutaj ma jakieś jednostki, już płyną. Ale ma miasto, w którym ma 27 ludności. Nie wiem, ja mam wrażenie, że mu zajebiście po prostu siadło RNG i dobre rzeczy sobie porobił, bo... Nie wiem, ciężko mi uwierzyć, że to jest skill bota. Chyba zrobiłem wszystko, co mogłem zajebiście w tej rozgrywce. No możemy iść w technologię, ich pokonać technologicznie. Z drugiej strony oni mają takie miasta, że im technologicznie to najwyżej loda mogę zrobić. Nie wiem, kontynuuję to oblężenie, najwyżej ta seria będzie dwuodcinkowa. I tyle. Natychmiastowe rozwiązanie. A, bo on... Nie, odmawiam. Once again, you show how inadequate you are. Jebać się. A i tutaj musi być natychmiastowe rozwiązanie. Dobra, powinienem to raczej wygrać. On ma jakieś chłopstwo. Jaka kurwa porażka. Jakim cudem mogłem... O, to GG. Sojusz? Kosztuje 80, wynik wolny, który zachowamy, który oni zachowają, 69. Pacyfista, czemu tego nie mogę zrobić? Zrzucone przez to kosztuje cię 80. Czemu nie mogę mu O! My fields burn, and I presume you do no better. Mhm. The proposal is sloppy. My answer is no. O, zdrajca. Posiadanie tej oznaki zapewnia dodatkowe nastroje wojenne. Dobra, no to GG. Dzięki wielkie za serię. I tyle. Skipujemy dalej. No tutaj już nie mam co zrobić. Mój sojusznik niestety jest idiotą. Nie wiem, straszny cymbał z niego, szczerze mówiąc. Nie wiem, czemu mi nie pomógł. Bo teraz, no przegraliśmy wszyscy, no. W dwa odcinki zdążyłem przegrać całą serię. No przykra sprawa jest. No nie wiem, co posunie tak. Szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że kurde, on miał tereny, że on miał po prostu duże tereny. No i tutaj kilka miast miał, ja miałem jedno miasto, nie zdążyłem się rozwinąć, sojusznik to idiota. No i jest jak jest. Spróbujemy jeszcze raz mu oczywiście zaproponować jak najszybciej to ten pokój, ale możemy się też poddać. O! Ty, poddajmy się, no bo to nie ma sensu. A, mogłem się wcześniej poddać w sumie. Generalnie zapłaciłbym mu tylko i wyłącznie reparację. Czy istnieje taka szansa. Bo też jakbym został jego wasalem, to bym miał free passa. To nie jest takie głupie zostać jego wasalem. Nie wiem, że... Szczerze mówiąc, to nie jest głupie fest. Ja zostaję jego, ale z drugiej strony to on wygrywa tutaj z tymi ziomkami, jest koniec. Ciężko, ciężko. Spróbujmy tylko reparację, ale z drugiej strony, no co ja zrobię tylko reparację, jak mu dam? No nie wiem, dajmy mu reparację tylko. A on się nie zgodził, tak? A, czyli... Ja nie rozumiem za bardzo, jak to działa. Wybrane warunki w przygotowaniu. Zostań wasalem, przekaż... Jakieś miasto mu mogę przekazać. Które to jest miasto? To Hoaing. A moje miasto? Ja dostanę Nok? My
A też nie zgodził się też? Nie, nie rozumiem bardzo o co tu chodzi. A nie, nie rozumiem. Nie mam tyle pieniędzy, żeby mu dać reparację? No nie wiem, on się po prostu chyba na to nie zgadza, czyli chce totalnej dominacji psychologiczno-fizycznej. Tak, tak mi się wydaje. On chce po prostu mnie zgładzić. Trwa rewolucja, lud wychodzi na ulicę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla mnie. Nie wiem, czy ten lud chce walczyć o za mnie, czy nie za mnie. O. But the march of humankind is both long and difficult. Other names will be remembered before yours, when the tales are all told. Przyjdzie sezon trzeci. Rozpierdupce gościa wtedy. Nie obchodzi mnie to. Jako mądry. A to prawda akurat, chyba zasadziłem z tą. To niestety nauką. Nic, podzielę wam ten pierwszy, bo ja nagrywałem pierwszy odcinek i drugi odcinek. No i wam to pewnie połączyłem w jeden odcinek, nie ma co. Sezon drugi nie wyszedł, no. Mam nadzieję, że sezon trzeci będzie dłuższy. Ale kiedy się pojawi, nie wiem. No niestety, umarliśmy. Nie no, pojebane jak on sobie na samym początku od razu wyskoczył. Ale my jak takie kloce z nas. Nie wiem, do 20 tury ja nic nie miałem. Miałem pecha i później jeszcze zepsułem. Ale nie byłem ostatni. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć. Widzimy się w innej serii.